Cześć, to V33, witam w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Patrzyłem sobie na te problemy z audio, są sygnalizowane gdzieś na, powiedzmy, tym, gdzieś w internecie, że takie coś może być. Oczywiście to solution, które jest w ogóle u mnie, nie dotyczy. Ale co ciekawe, jak miałem tą próbną rozgrywkę, którą sobie gdzieś koło godziny grałem, czyli dłużej niż w tym pierwszym odcinku, to nie miałem takiego problemu, więc może to jest zupełnie losowe. Mam nadzieję, że nie będzie nas to trapić. Zmieniłem jedno ustawienie audio, więc może to troszkę pomoże. Ale dokończmy może, wracając do rozgrywki, z tym gościem te gadanie. Odezwij się kiedyś. O, już nie możemy więcej. No dobra. Chodźmy może do tego szefa, bo szef się już... Procedura kryzysowa. Potwierdzam zabezpieczenie systemów. Tylko mnie nie rozstrzelaj. Kurczę, jeszcze gdzieś do windy mam iść? Ten od Jenkinsa. Kurde. Jak już tak ludzie... Nie dał rady pracować z Jenkinsem. Co oni teraz robią? Muszą posprzątać po wycieku. Możemy przez to wiele stracić. Dobra, ja tu jeszcze pochodzę. Szefo poczeka. Płyta winylowa. No i co? Coś mogłem z nią więcej zrobić? Dokument onboardingowy kolejny. Wszystkich agentów, zasady... A to nie, to już było. To już czytaliśmy. Czyli to się powtarza, jakby ktoś tam przypadkiem nie znalazł. Można by tu pogadać w ogóle z gośćmi. Flaszka! Bierzemy flaszkę. Konopek i Plaza. Co na ten temat mają do powiedzenia? Luksus, piękno, dyskrecja. No to chyba już nie trzeba dalej czytać. To więcej niż hotel. To idea, zgodnie z którą dostosowujemy rzeczywistość do oczekiwań najbardziej wyrafinowanych gustów. W naszej ofercie znajdą Państwo 420 ekskluzywnych apartamentów, 20 sal konferencyjnych, 14 wyposażonych świetnie basenów, najlepsze bary i restauracje. To ostatnie dobrze brzmi. Ale przede wszystkim to, czego nie da się zmierzyć w prostych liczbach. Luksus, piękno oraz dyskrecję. Profesjonalna obsługa sprosta nawet najbardziej wysublimowanym potrzebom oraz życzeniom naszych gości. Dzięki czemu Państwa pobyt w Konopie i Plaza zmieni się w niepowtarzalną... gdzie ja to czytałem? Niepowtarzalne przeżycie. Tak, zwłaszcza, że jak ktoś ci tam, że tak powiem, wrzuci granat dymny do pokoju. Gdy chodzi o wygodę naszych klientów, dla nas nie istnieją rzeczy niemożliwe. Utulimy cię do snu i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Bardzo dobrze. A to, o kurde, gościu. Czy ty żeś popił za bardzo? Nie. Ja tu tak gadam głośno, a ty po prostu tam podrobione dokumenty? What the heck? Może za wcześnie to wszystko zbieram, bo jeszcze nie było w tutorialu, jak do inwentory wejść. Ale dobra, zbieramy. Nie ma co, że tak powiem, się czaić. Chociaż podejrzewam, że wyskakuje troszkę przed szereg, bo to jest w zasadzie jeszcze taka część tutorialowa, więc... No ale jestem ciekawski, no. Serwerownie jakieś. O, tu jest jeszcze coś do odsłuchania. Kości do gry. Przeczytaj. Porażka misji Valar, która podważyła wyniki całego programu LIE serii 3.0 i naszą wiedzę o grupie planet pozasłonecznych z grupy takiej i takiej, jest chyba ostatecznym dowodem, że obecny wyścig kosmiczny raczej hamuje postępy eksploracji kosmosu, niż mobilizuje poprzez szlachetną rywalizację. W 2060 roku Lagaretta przewidywał, że ówczesny rozwój techniki pozwoli w ciągu następnych 15 lat stwierdzić istnienie białych dziur i odkryć teorię kwantowej grawitacji. Te prognozy niestety się nie sprawdziły. Może gdyby ESA... SRC i Orbital Air spróbowały dla odmiany współpracy i wymiany informacji, zamiast wzajemnie storpedować swoje badania, sytuacja byłaby inna. Nie jestem wizjonerem pokoju Lagaretty, ale ja przewiduję, że prędzej doczekamy się udanej misji wysłanej z Zony 1 niż z Ziemi. Czyli coś już tam żeśmy skolonizowali z tego wynika. No dobrze. Okej. Okay.
Dobra, idziemy do szefa, bo szef już chyba tam po prostu fiała dostaje. Dobra. Będą mi skanować tu. O, panie szanowny. Potwierdzam autoryzację gościa. Jesteś na linii? Cześć, szefie. Pogadamy jak skończy. Muszę ogarnąć to głosowanie, zanim stracimy bazy w Morzu Chmur. Zaraz zaczynają. Jak sytuacja? Czy teraz szef tak się mu śpieszyło i mnie opieprzał, a sam, że tak powiem... No, a to też taki styl korporacyjny. Tak, niech pracownik poczeka, niech wie, gdzie jego miejsce. Posłuchajmy. Dobra, wiesz co robić. Zaczynaj. Tam się coś złego wydarzyło. Dyrektora Bernati? Widziałam głosowanie. Co to miało być? Sprzątanie. Po tym gównie, które zrzucił na nas Frankfurt. Tak jak ustaliliśmy, usunąłem problem. Kazałam ci usunąć problem, a nie wymordować Europejską Radę Kosmiczną. Wiesz, ile będzie kosztowało zatuszowanie tego? Stracilibyśmy koncesję, a tak zyskaliśmy co najmniej tydzień. To sukces. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Bez wyczucia. Cały ty. Jeszcze o tym porozmawiamy. Już nie lubię tego gościa. Nienawidzę tej kurwy. Od zawsze. To nie pierwszy raz, kiedy Abernathy cię wystawia. Udajmy mądrego. Nie pierwszy. Obsmarowała mnie przed Japończykami, żeby zostać dyrektorem operacji specjalnych. Suka. A teraz trzyma mi broń przy skroni i upewnia się, że nic nie mogę zrobić. Ale nie naciśnie, kurwa, na spust, bo jestem jej potrzebny. Robię to, na co ona nie ma jaj. Suka. Dziel i rządź. Skuteczna strategia. Skuteczna, kurwa. Co byś zrobił na moim miejscu? No dobra, musisz się chyba bronić, nie? Niewiele możesz zrobić? Nie, to gość będzie taki, jakbym nie wierzył w niego. Mów, powinieneś się bronić. Przypomnieć jej, że nie jesteś popychadłem. Podpuśćmy. Masz rację. Jak dostanie raza mocno, to zacznie cię szanować. Widzę, że postrzegamy tę sprawę bardzo podobnie. Ten gość chyba taki jest. Ciasteczka? Weź to. A co to jest? Chip z danymi? Dowód mojego zaufania. No bierz. No, tak mi to nie bardzo... Nie mam wyjścia, muszę to wziąć. Zbierałem to przez ostatnie tygodnie. Dane biometryczne, karta traumy. Nazwiska ludzi, którzy są z nią blisko. Szofera, szefa ochrony, kochanki, męża kochanki, wszystko. Użyj tego i spraw, żeby Abernathy przestała być kłopotem. Sam to powiedziałeś. Muszę się bronić. To bardzo ryzykowne. I nie chciałbym tego robić, szczerze mówiąc. Jeżeli ktoś się dowie, że w ogóle o tym rozmawiamy, pociągniesz mnie za sobą na dno. No właśnie. To prawda. Wszyscy wiedzą, że weź, dzięki mnie. Uwieź sobie kamień uszy i rzuć się do rzeki z mostu. Uwierzy, że ale nie mnie nie ciągnij. Co będzie, jeżeli teraz powiem nie? Nie zadawaj durnych pytań. No właśnie. To nie jest prośba, Fi. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. O kurde, jeszcze przekupstwo. To jesteśmy udupieni. Transakcję z kredyt chipa można namierzyć, a papier znika zaraz po wydaniu. Otóż to. Brać pieniądze? Nie mam wyjścia za bardzo. Znajdź ludzi spoza korporacyjnych szeregów i płać tylko tymi pieniędzmi. A do głównego zadania. Weź kogoś, kogo bardzo dobrze znasz. Wiesz, co mam na myśli. Wydaje mi się, że wiem. Dobrze. Będę zatem czekał na wieści od ciebie. Powodzenia. Na zewnątrz czeka na ciebie moja AV-ka. Możesz jej użyć. Nie zawiedź mnie.
Dzięki, skąd wywiad Night City? Potrzebuję analizy procesu legislacyjnego. Dobra, gość już przestało ze mną gadać. No to mamy przekichane. Już to widzę. Nie trzeba być tym. O, tu sobie coś jeszcze wezmę. Co tu jest? Raport Morze Chmur. Morze Nubin, liczące 700 średnicy, Morze Księżycowe znajduje się na widocznej stronie szarego globu. Spurzenny cel anagraficzny granic Mareny. Tak. To jest ma znaczenie ekonomiczne znikome. Znajdują się tam głównie placówki badawcze, przykrywką dla bardziej złożonych operacji. Znaczenie taktyczne wysokie to zagłębienie czarnych klinik, w którym prowadzone są badania nad eksperymentalnymi technologiami. Znaczenie logistyczne, umiarkowane bliska odległość do oceanu z Procellarum, gdzie znajduje się zachodni mass driver. Czy to księżyc pewnie? Dobra, gość się ten może nie wkurzy, ale szczerze mówiąc, zostaliśmy wrobieni w tym momencie maksymalnie. Ale podejrzewam, że tu nie ma wyboru, bo grając tą inną ścieżką, tak próbując, też, że tak powiem, nie miałem wyboru za bardzo. A te raporty, o które prosiłeś? Spóźniłeś się. One miały być na wczoraj, nie na dzisiaj. Wiem, ale mam je teraz. Prześlij je do mnie. Później o tym porozmawiamy. Aktywnymi celami i zadania. Vi, żyjesz? Żyję. Jak tam w gnieździe żmij? A, mogę sobie przeczytać raport i tak dalej. Dobrze. Gniazdo żmij. Dobrze powiedziane. Gniazdo żmij. Lepiej bym tego nie ujął. Masz kłopoty, co? Jeszcze nie. Na razie potrzebuję kogoś, komu ufam. Czyli naprawdę masz kłopoty. Spotkajmy się w Lizis. Za godzinę. Idź do garażu. Przeczytaj raport na swoim terminalu. Gdzie jest mój terminal? A tam jest terminal. Tu jest terminal mój. Nie widzę tego terminala. To jest terminal, czyli tu mam iść do środka. Potrzebuję twojej decyzji. Jest ryzyko, że nasz człowiek został zdekonspirowany. Chodzi o Frankfurt? Nie, to inna sprawa. Lokalna. Mów, o co chodzi, tylko szybko. Nasz agent w biotechnice ma podejrzenie, że się połapali. Został ostatnio objęty klauzulą tajności na poziomie czerwonym. Powoli, na ile może, szuka haków. Do rzeczy. Są tak czyści, że mogliby prowadzić sieć sierocińców. Podejrzewamy, że go przejrzeli i sprzedają mu lewe dane. Wyciągamy go, czy ma szukać dalej? A jakie jest ryzyko? Jak duże jest ryzyko? A, powinienem nie czytać. To nie w ich stylu. Ale mogą szantażować, że dorobią mu lewe oskarżenia i puszczą do mediów. On ma dzieci. Pęknie. A, czyli mamy już pierwszą decyzję. Albo powiedzmy idziemy, że jednak w głębi duszy jesteśmy w porządku, ale staramy się trzymać fason. Myślę, że to jest jakby nasz współpracownik. Więc ja w sumie i tak mam własne kłopoty i nie mam w tym momencie motywacji, żeby jeszcze kogoś innego wpędzać w te kłopoty, więc będziemy wyciągać tego gościa. Wyciągamy go, ale spokojnie, bez pośpiechu. Inaczej się połapią. Jenkins się wkurwi. Dupia mam Jenkinsa. Mnie. Jasne. Dupia mam Jenkinsa, szczerze mówiąc. I tak mnie wrobił w coś niefajnego, więc ten. Zostań go. Co to jest? Tropienie renegatów Netraningo, walka z demonami, odbudowa amerykańskiej sieci to tylko część codziennych obowiązków agentów specjalnych Netwatchu. Jeśli lepiej mógłbyś się obejść bez oczu niż bez deku, to spotkanie z Mephistophelesem to dla ciebie dziewczynca igraszka. Być może to właśnie ty ześlisz niebawem nasze szeregi. A to jakiś rekrutacyjny ten chip. Jako generał lub agentkę Netwatchu czeka cię patrolowanie wszystkich dostępnych poziomów sieci, namierzanie, likwidacja nielegalnej działalności netrunnerskiej, polowanie na zdziczałe i niebezpieczne zi, eksploracja i tak dalej, dobra, to tego. Musisz być jednym, zaaplikuj już dziś. Dobra, ja już tu pracuję, kurczę. To nie mówcie, że to ja takie ulotki przygotowywuję. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj na tym raport. Co mamy w szufladzie?
Karta Trauma Team. Booster kognitywny, nie mam pojęcia co to jest. To jest jakiś dopalacz. A mogę to w ogóle wziąć z CMST? Karta Trauma Team. Co to w ogóle daje? Ubezpieczenie, a rozumiem. Boostera nie będę na razie brał, bo nie mam takiej potrzeby. Dobra, zobaczmy co mamy w kompie. Boże, wiadomości, maile. A ja już myślałem, że skończyłem na dzisiaj pracę. Wakacje z gwiazdami. Oferty. Byłeś w Tajlandii mroku. To jest, Boże, to są spam. Twoje wyniki za poprzedni tydzień. Twoje wyniki niestety nie poprawiają się. Stosuję bardzo wysoki poziom kortyzolu. Aha, bo to są wyniki badań. Stosuję blokery hormonalne od 3 tygodni. Resetu organizmu za 2 tygodnie. Trener, aha. Postmortem operacji robaczywe jabłko. Zebranie dowódców wewnętrznej agencji po operacji robaczywej jabłko ustaliło, co następuje. Operacja została wykonana bez zachowania właściwych procedur. Zagrożone było życie agentów, przede wszystkim dobrym imieniem korporacji. Powodzenie faktowi, że po trochę popełnił jeszcze większe błędy. Bla, bla, bla. A kto jest kto to? Od Arasaka Night City Wydział Analiz do V. Rozumiem. Śmierć łącznika w Pradze, przyczyny otrucia uznajemy za wynikające bezpośredniego planowania. Okej, okay. Dobrze byłoby to pamiętać, ale mam nadzieję, że to się gdzieś zachowuje w jakichś tych... Office Info. Otwarcie nowej przestrzeni w głównym budynku. Afrykarium. Oryginalne roślinie i zwierzęta z regionu. Bla, bla, bla. Dobra. To jest Kwiatwiec Satori. Okej. Okay. A to jest krystale oferty. Okej. Okay, dobra. Co mamy w plikach? Podsumowanie raportu. Po zebraniu danych z raportów składanych przez kontakty w Utah, Nevada, Arizona, Montanie, studiowanie nadprogramowej aktywności Siunusa, cokolwiek by to było. Podobnie wniosku nie można jednoznacznie wysnuć na temat potencjalnego zagrożenia ze strony Militechu. Chociaż korporacja jest ślicznie związana z NUSA, ich procedury są znacznie bardziej szczelne i musimy opierać się na niepewnych poszlakach zdobywanych przez agentów. Konkluzje potrzebne do dalszego rozpoznania, obecne dane są poszlakowe i nie pozwalają na pełne wnioski. Dobra. Coś możemy jeszcze tu zrobić? O kurde, internet mamy. Arasaka? Profil, time tracker ma. Poprawek do rejestru logowania, skontaktujcie się z Departamentem Księgowości. Spis mieści. Tu coś nie do końca tak tego rozpoznania, Intel, ewakuacja pracownika. Agent w wysokim stopniu indywidualizmu, jest skuteczny, samodzielnie, trudny do kontroli, bla, bla, bla. Okej. Jak się wychodzi wyżej? Powrót czy coś tu. Profil Arthur Jenkins, przełożony, ewaluacja. Od 2 lat pełniący obowiązki. To więcej nie mogę nic zrobić. Kompleks Plaza, hotel. A to jest właśnie ten hotel. Kariera, bla, bla, bla. Nie. Nie chciałem wychodzić z tego. Chciałem sobie tu... Nie ma tego powrót przycisku. Crystal Palace. Dobra, może nie będę chodził tutaj po tych wszystkich tych. Przewodnik jakiś jest. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Okej. Okay. Dobra, mam iść do garażu. Więc podejrzewam, że tutaj... Z to jest przełączanie misji. Okej, okay, dobra, na razie koleś. Jak on się w ogóle nazywa? Kurde. O Jezu, jak udaje, że pracuje. No dobra, do garażu. To tak, o kurcze. Te zielone punkciki, to nie wiem co to jest, ale to są chyba ludzie pracujący tutaj. Można by w sumie jeszcze z kimś pogadać tak naprawdę. Tu jest jakieś spotkanie, to może nie będziemy tam przeszkadzać. Może warto przeszkodzić, zobaczyć co tu się dzieje. Nie, nic takiego nie widziałam. No właśnie. Dobra, czy tu jest moja kęciapa niby, że muszę zapamiętać, że to gdzieś jest tu. Tu jest co? Tu jest jakiś inny gość? Nie, to jest nasza kęciapa. To jest, kurczę, jak one są podobne.
Tu się w ogóle nie da wejść chyba. Tu zagazowali pracowników. To my się musimy chyba znać, nie? Będziesz ze mną gadać? Nie. Dobra, czyli tu nic więcej nie mogę zrobić, wydaje mi się. Bo chętnie bym gdzieś wlazł do środka, jeszcze z kimś może pogadał czy coś, ale chyba na razie... Tu początek jest chyba bardzo taki oskryptowany, wydaje mi się. Nie mamy za bardzo wyboru. Więc... A ty dalej gadasz? Do roboty! Do roboty, pani Jusieł! Będą teraz szukać na nas haków. Bazy księżycowe to dla nich duża rzecz. Nie odpuszczą nam tego. Co jest, chłopaki? Wszyscy mają jakieś kucyki. O kurde, jak się poszyli. Kurde, Felek. Dzień dobry. Z tobą chyba już gadałem. No dobra. Widziałaś relację z głosowania? Ja pierdolę. Głosowanie. Świat dobierze się nam za to do dupy. Świat się nigdy nie dowie. A tych parę osób, które pozna prawdę, zajmiemy się nimi. Cześć. O Jezu. Autoryzacja potwierdzona. Kurczę, to w ogóle się nie da wejść bez tego chipa, który mamy. Czy tej karty jakiejś, czy czegoś. Ło, panie, jakie pojazdy. Zakładam, że będę potrafił to pilotować. Cześć, koleś. Czy coś słychać? Jakaś poczta do mnie? Nie? Piłeczka antystresowa. Będę miał broń, piłeczkę antystresową. Jestem uzbrojony. Piłeczkę antystresową. Hello, hello? Tak, czym mogę pomóc? Zawiesisz mi gościu gdzieś tam? Wszystko jest okej? No nie jest okej. Dobra, gościu chyba tylko nie chce więcej gadać ze mną. Z tamtej strony się wsiada. Ło, panie. Proszę określić cel podróży. Podaj sytuację w mieście. Podaj analizę sytuacji w mieście. Wzmożona aktywność NCPD w dzielnicy Haywood. Brak oficjalnych komunikatów. Radiostacje wykazują, że na miejsce wysłano operatorów Maxtaku. Awaria sieci elektrycznej w Santo Domingo. Pozostałe dzielnice, aktywność nie odbiegająca od normy. No dobra, to lecimy. Tu na razie nie mamy wyboru pewnie. Drinka, włącz wiadomości może. Nadzwyczajne wydanie wiadomości. Obrady Europejskiej Komisji Kosmicznej zostały przerwane przez awarię systemu stabilizacji neuronalnej. 5 członków Rady nie żyje. 3 jest w stanie krytycznym. Wow. Służby do teraz szukają przyczyn tego makabrycznego wypadku. Sprzęt konferencyjny dostarczony został przez biotechnikę. Jej przedstawiciele odmówili komentarza. Czyli zrzucili na inną korporację winę. Niebawem przekażemy wam więcej wiadomości. Zostańcie z News Network 54. Cyber Hub. Czuję, że jestem więziony na egzekucję. Gościu się chce pozbyć swojej tej. Trener? What the heck? KV? Tak? Jesteśmy umówieni dopiero na koniec tego dnia. No właśnie. Dzwonię, bo tak było w e-mailu. Satori otrzymało powiadomienie swoich odczytów biometrycznych. Wszystko w porządku? Tak. Wszystko dobrze. Pamiętaj o naszych ostatnich zajęciach. Relaksacja neuromięśniowa. Powtarzaj 3 razy dziennie. Naprawdę poczujesz się lepiej. Jasne. Tak. Do zobaczenia. Oczywiście. Już zapomniałem, co mówiłem po prostu.
No, że jesteśmy na egzekucji w więzieniu, więc... Tak, tak coś czuję. No, bo gość chciał załatwić swoją szefową, no to ona na pewno ma lepszy dostęp do informacji niż on, więc na pewno będzie o tym wiedziała. A my jesteśmy po prostu chłopcem na posyłki, który dostanie po dupie, krótko mówiąc. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Strefy przeznaczonej do lądowania w punkcie docelowym. Wybierz miejsce jak najbliżej baru. Dobra. Procedury. Rozpoczynam procedurę lądowania według nowych wytycznych. Ale kurczę, fajowe miasto. Ty gdzie ty to lądujesz? Tutaj? Dotarliśmy do miejsca docelowego. Co jest, kurwa? Widzisz tu gdzieś lądowisko? Mogłeś nas, kurwa, zgnieść na miazgę! Zejdź mi z drogi. A tobie się wydaje, że kim, kurwa, jesteś, co? Kontrwywiad Arasaki, coś jeszcze? No właśnie. Dobrze, że nie dostaliśmy w pierniczu od razu na początek. No, podniosło mi się ciśnienie trochę. Second Impact? Zjedz? Nie. Dobra, ja jestem z korporacji, biorę co, na co mam ochotę i tak dalej. Nie można było po Bożemu od ulicy? No. Przypilnuj tej jak będę w środku, zerknij na moją AV-kę. Nie płacą mi za to. Ma być nietknięta. Nie będę powtarzać. Witamy w Lizis. No, tak lepiej. Kurczę, jakie mamy poważanie. Arasaka to tu ma niezłe poważanie. Coś z tym gościem się da zagadać? Ale co? Ale co? Ja nie. Umta idzie jakieś. Co jest, panienki? Bo we mnie drzemie tygrysica. Jestem po pracy, słońce. Tak? Ej, może mnie pocałujesz w dupę, co? Dobrzy goście są. Okej, dobra. O kurczę. Jakaś dyskoteka. Jest takie nowe, zajebiste miejsce. Wczoraj tam byliśmy. No nie przypomnę sobie. Można się też potańczyć? Sobie tylko tutaj oglądam, jakbym nigdy nie był. Ale dobra. Miałem robić półgodzinne odcinki, ale... Na dół mam iść. Dobra. Już wiem, czemu rzygałem tam na samym początku tego, tej gry. Pewnie nieźle tutaj gdzieś pohulałem w jakimś takim barze. Dobra, ale... Spotkaj się z Jackiem. W dół mam iść, no właśnie. O Jezu, wyściu. O kurczę, goście siedzą i po prostu w wirtualu.
Siadaj. Opowiedz mi, co tam się wydarzyło. Dobra, jakbym wiedział, jak się siada. Tak się dobrze siada. Dobrze cię widzieć. Co słychać? Chłopcy z Valentinos trochę przepychają się z Maelstromem. Jak nie dasz się zabić, to można nawet na tym zarobić. Wiesz, jak jest. Nie narzekam. Oh, typowe w dzielnicy pewnie. Po to, żeby gadać o tym, co u mnie. Mów, co to za wielka sprawa. Dobra, jesteśmy na pewno zaufani, więc nie będę robił tutaj. Weź tę drzazgę. I co myślisz? To będzie sporo kosztować. I lepiej załatwić wszystko po cichu, z ręki do ręki. Mam pieniądze. Potrzebujesz całej ekipy. Netrunnera i to dobrego. Ze dwóch techników, do tego kierowcy z naprawdę dobrą furą. No i cyngla. Tak. Właśnie jego brakuje. Do tego mnie potrzebujesz. Mam zabić tę kobietę? Potrzebuję kogoś zaufanego. Wiem, że to delikatna sprawa. Dlatego potrzebuję do tego kogoś, komu mogę zaufać. Nie, to nie jest delikatna sprawa, Mano. To jest zlecenie morderstwa. No właśnie. Działa w Arasace. A może nie wiesz? To nie jest polecenie, którego wykonania mogę odmówić, Jackie. No właśnie. Ale ja mogę odmówić i odmawiam. Ty też powinieneś. No, teraz napijemy się dla i mnie... pogadamy o życiu. Dla mnie... Wodę mineralną, poproszę. Z grenadyną i limonką. Co z grenadyną i limonką? Dobra. Na spotkanie. No to chlub w ten głupi dziób. To jest najgłupszy toast, jaki istnieje. Czy on zostawił ten chip na stole? Co to w ogóle znaczy za spotkanie? Powinno się pić za matkę, za siostrę, za dziewczynę, którą poznasz jutro przy barze. Ale nie kurwa za spotkanie. Za spotkanie. Ale ja bym ten chip chciał wziąć z powrotem. Korporacyjnego gówna, wiesz co to jest? Un pacto con el diablo. Zawsze to mówiłem. Oddałeś duszę skurwysynom z Arasaki. Co zrobić? Dzisiaj kazali ci zabić ją. Jutro każą komuś odjebać ciebie. No właśnie, nie mam wyboru. Myślisz, że mam jakiś wybór? Jeżeli odmówię, zabiorą mi wszystko, co mam. No, zabiorą. Zabiorą też tę rękę, którą trzymają cię za jaja. Nie wiem jak ty, ale ja lubię wybierać, kto mnie może trzymać za jaja. I tym kimś na pewno nie jest Saburo Arasaka, ani żaden z jego lamusów. Może kiedyś się na to zdecyduję. Jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Zabłądziliście? Wi, zgadza się? Agent Arasaki. Szczylu, nie znamy się. Nie wydaje mi się, żebym cię skądś kojarzył. Jesteś od Jenkinsa? Nie kojarzysz. Zato my bardzo dobrze wiemy, kim jesteś. Jenkins dał ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. Rozkazujesz mi? Nazwisko i przydział, bo nie dosłyszałem za pierwszym razem. No właśnie, zamelduj się. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co? Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do 2 minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Przekaż nam dane, które dostałeś od Jenkinsa. Pieprz je! Jak się dowiedzieliście? To nie twoja sprawa. Czekasz, nie patrz na ten chip. Już. Nie mam wyjścia. No, ten początek jest trochę oskryptowany, wprowadza wszystko. Informacje są na tym chipie. Na tym się nie skończy. To wszystko. Oficjalna część właśnie się skończyła. Ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj. Idziesz z nami. Narusz się. Hola, hola. Chłopcy, trochę się zapomnieliście. Jesteście daleko od domu. Mogę mu przepieprzyć? Może się okazać, że nie jest to dla was najlepsza dzielnica.
Dzięki, koleś. Wy zaczniecie strzelać, my zaczniemy strzelać. Może się okazać, że jeszcze ktoś zginie. Mamy to, po co przyszliśmy. To wystarczy. No, wiedziałem, że to są agenci tej babki. Ona ma lepszy dostęp do informacji. W sumie mam gdzieś tego gościa, Jenkinsa. Wszystko w porządku, Mano? Jak się czujesz? No właśnie. Chujowo. Chujowo. COVID. Gardło suche jak wiór. I chyba się duszę. Będzie dobrze. Jak moja kuzynka odstawiła prochy, to też jej się tak ręce trzęsły. Potem zaczęła się pocić i rzygać. Tak. To pewnie coś takiego. Hej, to może zawiozę cię do Reapera. Chyba, że przyjedzie po ciebie trauma. Muszę chwilę odetchnąć. Daj mi chwilę, zaraz się pozbieram. Właśnie straciłem resztki kontroli nad swoim życiem. Nie dramatyzuj. Nie umiałeś powiedzieć stop. To zrobili to za ciebie. No właśnie, teraz mam spokój. Wyjdzie na dobre. A poza tym nie straciłeś wszystkiego. No właśnie. Chcesz mi powiedzieć, że została przyjaźń? To urocze. Nie, głupi. Pieniądze, które dostałeś na wykonanie zadania, to pewnie bardzo dużo pieniędzy. Dobrze kombinujesz. Tak, Mano. Będzie dobrze. Ej, słuchasz mnie? Nie ups. Najlepiej. Wi. Nowe życie, Mano. Zaczyna się. Kurczę, no. Muszę powiedzieć, że podoba mi się ta gra. Wciąga. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Tak podobnie się zaczyna. Jest taka przebitka. Matkę, która oddała cię do pitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dzieci, no. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Dobra. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Fajna koszulka. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów. Pół roku później. Japantown. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Okej, okay, to jest tutorial, dopiero się zaczyna. Samouczek. Dobra, no ja wam dziękuję za ten, za oglądnięcie tego, obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za wszelkie komentarze, polubienia, subskrypcje i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.